Nazywam się Leszek Leszart, mieszkam na Orlik Leszara 3 w Przestrzeni. Mam taki problem, na ulicy Orlik Leszara 3 z powodu tego, że z naszego chodnika obok zrobiony jest parking samochodowy. Jak to można jeszcze wejść? Stawiają samochody od godziny 7 wieczorem. Cały czas nie można okna otworzyć, bo dym, spaliny, warto samochodów. Warto samochodów. Zwracam się właśnie z prośbą, żeby cokolwiek uczynić właśnie w tej sprawie, bo nie możemy z nikim w ogóle w tej sprawie zrobić. Może nie jestem takim mównym, ale... Kto to parkuje? Wszyscy. Mieszkańcy czy nie? Nie, nie, nie mieszkańcy. Od rana do godziny 10 wieczorem to parkują ludzie przyjezdni. Jeden odjeżdża, drugi przyjeżdża i tak na zmianę. Zakaz parkowania. Tak, tylko że nie wchodzi w ten, żeby pomóc. A gdzie wyjście? Nie, jest takie wyjście, jest takie wyjście. No ja przychodziłem do burmistrza miasta i mówiłem, że na własny koszt możemy słupki postawić, bez moich słupków, tylko słupki. Ale... Tak jakby tak. Czy państwo zwracaliście się na piśmie? Tak, na piśmie jest złożone, jest na piśmie złożone. No i czekamy, ale dalej, bo jest do głosu. Panie burmistrzu, proszę się zająć. Naprawdę, bo na, przez 3 lata chodziłem tutaj cały czas i nie składałem może podań bezpośrednich, ale słownie mówiłem, ale też do zera. Bardzo trudnie, bo nie możemy okna otworzyć, nic nie możemy robić. A samochody przyjeżdżają się żarą dalej. Teraz jeszcze będzie galeria rozbudowana, w tym roku będzie budowana. I ciężarówki wszystko doparkować. Ci, co galerię budowali teraz, to parkują u nas na chodniku. Od godziny 7 tak do godziny 10 nocy. I non stop tak jest. Drzwiami trzaskanie, silniki chodzą. A jak zima przyjdzie, to silniki włączone są, żeby oglądzić tego wzrostu samochodu. No i nie mamy tego. A chcielibyśmy jako mieszkańcy wspólnoty na ulicy Orlik Leszara 3 jakieś pomocy, ale nie mamy nic. Nie wiem, co mam teraz zrobić. A pytanie jest. Dziękuję.